dzień drugi szlaku Orli Gniazd rowerem, a dziś ruiny zamku w Bydlinie i zamek w Rapsztynie. Będzie trochę piachu i największa rowerowa burza. Zapraszam. Dzień dobry, witam drugiego dnia na wycieczce rowerowej szlakiem Orli Gniazd. Wczoraj przejechałem 81 km, zajęło mi to około 6 godzin. Teraz jestem w Rapsztynie, pokażę zaraz zamek. Jest godzina 6 rano, także do środka nie wejdę, ale zobaczymy go z góry. Motyl hakuje mi drona. Przed Smoleniem taki killer szutrem jest ponad 30 w słońcu. Generalnie noc przebiegła spokojnie, pomijając jeden incydent. Jakieś polowanie odbywało się blisko mojego namiotu. Mam na myśli tutaj zwierzę na zwierzę. Strzały też było słychać, ale w oddali. Światła starałem się nie zapalać, żeby nie zwrócić na siebie uwagi. Nie lepsze miejsce, no to mam za sobą śmieci, ale śmietnika ani jednego nie znalazłem po drodze. Jakby piachu było mało, to jeszcze położyli rurociąg. Taki kawałek drogi jest zupełnie nieutwardzony.
psocie płuco w dobrym stanie przyjmę z wielką chęcią. To oznakowanie niby jest, ale jak jest potrzebne, to go nie ma. To jestem w Jaroszewcu. Mam nadzieję, że będzie jakiś śmietnik. Następnie Golczewice. Kolejna mała miejscowość. I Bydlin. Kościół w Jaroszowicach, a tu już się kończy asfalt ponownie i wjeżdżam w las. Przyjemny chłodek w lesie, ale już jest 24 stopnie. Godzina 7:30 rano. O Jezus, ale bym poszedł. Mam nadzieję, że rower mi się nie rozsypie w kawałki na tej trasie. Co to się dzieje? Tam jest jakaś droga główna. Ja zjechałem ze szlaku odrobinę. Także muszę dojechać do głównej drogi i skręcić w lewo. Dojechałem do drogi, która się kończy kopalnią Dolomitu. Także jeżdżą tiry co chwilę. Tutaj wracam na szlak. GPS mi nie działał, także trzeba było wybierać bardziej prawdopodobną opcję. Szlak prowadzi tędy. Oczywiście znaku nie ma. Jest mostek. Jak jest mostek, musi być rzeczka. W miarę czysto. O, jaka zimna.
300 metrów od Bydlina jest odejście do ruin zamku. A oto i ruiny zamku w Bydlinie. Obozowisko łowców niedźwiedzi na Wiśniku. No i fajnie. Co prawda drzwi zamknięte na kłódkę, ale szczupły ciekawski się prześliźnie. Tu jeszcze jest coś obok. Ogólnie sytuacja wygląda następująco. Jestem w Pilicy, byłem przed chwilą w Biedrze. Przestrzeliłem szlak gdzieś z 10 km, ale do Pilicy tak czy inaczej chciałem przyjechać, bo tu jest woda. Na razie na ochłodę Summer's Beeper 00. Jeszcze mam do tego soczek pomarańczowy i kilka innych pierdół. Co mnie niepokoi, to niebo tam. Według prognozy ma zacząć padać o 14, jest godzina 13. Nie wiem, czy jest sens na razie dalej jechać, bo tutaj naprzeciwko są takie zadoszone wiaty. Także odpocznę chwilę i zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Burza przeszła, kolejna będzie za około 2 godziny, być może półtora. Pilicy nie mam zamiaru zostać na całą noc, szczególnie że tutaj nie ma żadnego noclegu, a jak jest tak mokro, namiot średnio mnie rajcuje. Dzwoniłem do jakiejś agroturystyki w Ogrodzieńcu, mam tam zaklepany pokój, tylko muszę zdążyć przed deszczem. Prognoza pogody się nie sprawdza. Miało padać za półtora godziny. Pada już teraz. A teraz już mi jest wszystko jedno. Także powoli do przodu. W drodze na Ryczów fajne kabiny do osłony. Parking rowerowy, ale ja wiem, że dzisiaj będzie tylko gorzej, więc nie ma sensu. No chyba, że rozbiję namiot.
czego nie chcę robić dzisiaj, bo chciałbym się podładować. Mam 1,5 godziny. Chociaż pogoda jest fajna, nie grzeje. To się nazywa kałuża. Masakra jakaś. Ale wyjeżdżam z lasu. Pojawia się droga asfaltowa. Tak, miejmy nadzieję, że już jest blisko. Ostro. Ogrodzieniec jeszcze 5,5 km. Plus jest taki, że jest ciepło. Deszcz jest ciepły, także o wychłodzeniu nie ma mowy. Ale wszystko pływa. Orlich gniazd. Chodzi na to, że szlak tylko dla orłów. Zostało mi do hotelu jakieś 4 km. Ajaj. Jest bardzo ślisko. Ta ziemia to jest jakaś taka glinka troszkę.
łańcuch dostał troszeczkę wody z kałuży i znowu będę musiał to rozmarować. Nie zawiedź mnie, Cannondale. Dajesz, dajesz. Do Ogrodzieńca dojechałem późnym wieczorem. Mieszcząca się przy głównej ulicy agroturystyka nie zachwyciła. Rozpoczęty 20 lat temu remont pokoi jak dotąd się nie zakończył, a do łazienki lepiej nie wchodzić. W każdym bądź razie było gniazdko i łóżko. A na scenie poszliśmy. Dobry wieczór. Czy ja z panem rozmawiałem godzinkę temu, czy dwie? Chyba rozmawiał. Słucham? Ze mną? Pytam się właśnie, czy to jest właśnie to miejsce. Ale na dzisiaj? Tak. Jedna noc? Tak. A czym pan jest? Ktoś pana zrobił w koniach. No być może.